refleksja. No, pewnie kilka razy ona była już wypowiedziana, ona jest budująca. Nikt się chyba nie spodziewał z osób, które nie są bezpośrednio związane z klubem, że... Ja się spodziewałem. W związku z czym jedna osoba się spodziewała. Czyli miałeś wiarę w zespół, w cały zespół. Dokładnie. W zespół, drużynę tam na parkiecie i to nie obrażam cię tak oczywiście. I tą, która organizacyjnie dbała o to, aby stwarzać dobre warunki. No w każdym bądź razie myślę, że należą się tutaj słowa uznania, słowa podziękowania dla zarówno zawodniczek, które w ostatniej chwili zbudowały zespół, wespół z kadrą trenerską i szkoleniową, wspólnie z zarządem, który, no, muszę powiedzieć, pracował, jeżeli chodzi o sprawę środkówki, zgodnie. Gdzieś podzieliliśmy sobie w trójkę, ja, Piotr i Mariusz, czy ja, Mariusz i Piotr, rolę, za którą odpowiadaliśmy, i udało się bezboleśnie doprowadzić ten sezon do sytuacji, która może nie jest jeszcze wymarzona, może nie jest jeszcze, nie ma jeszcze takiej specyfiki bardzo rozwojowej. Natomiast daje szansę na myślenie o dobrej siatkówce w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ja przynajmniej tak myślę. Mamy solidnych, uczciwych współpracowników, mamy samorządy, dwa, którym leży na sercu między innymi siatkówka. Mamy też sponsorów, o których nie jest łatwo, prywatnych. Natomiast oni są z nami i mam nadzieję, że będą z nami jeszcze, będą budowali te więzi i relacje bliższe, i mam nadzieję, że to spotkanie też przyczyni się do tego. To, co sobie zaplanowaliśmy, w tamtym sezonie osiągnęliśmy na poziomie, myślę, że 80%. Ja mówię ogólnie, całokształt, i wynik, i finanse, i organizacja, klimat, zaufanie. Początek moich kontaktów z wami, dziewczyny, no nie był łatwy, bo przyszło mi się mierzyć w zeszłym roku, wiecie, z zobowiązaniami, które klub sportowy w stosunku do was miał. Natomiast to, co mogę powiedzieć z podniesionym czołem, tak jak powiedziałem, że 24 grudnia, czyli w święto Bożej Nocy, chciałem spać spokojnie i to spełniłem. Czyli wszystkie zobowiązania, które były w stosunku do was, jeszcze te zawodnicze, których nie ma, zostały zrealizowane. Z czego się cieszę i myślę, że wy też się cieszycie. Teraz tak, sobie obiecaliśmy gdzieś w zarządzie, że przynajmniej do spraw siatkówki, że do końca maja chcemy, choć nie chcemy być w takiej sytuacji, jak byliśmy w zeszłym sezonie. Bardzo dużo nie wiadomo po waszej stronie, co będzie z wami, w kontaktach z nami, co my będziemy mogli wam zaoferować. Ten rok, ten sezon, znaczy przyszły sezon, rozpoczęliśmy rozmowami na przełomie kwietnia-maja. Myślę, że dzisiaj sytuacja jest zadowalająca, jeżeli chodzi o poziom kontraktów, które są zawarte. Jesteśmy za półmetkiem, w związku z czym jeszcze trochę pracy przed nami. Myślę, że do końca czerwca będziemy wiedzieli, jak zespół personalnie będzie się kształtował. I no, zaczynamy z miesiącem sierpniem, myślę, że ciężką, ale satysfakcjonującą pracę dla wszystkich stron. I mamy drobne, takie pamiątkowe, symboliczne, a myślę, że upominki dla osób, które angażowały się w tworzenie, budowanie zespołu naszego. Takie certyfikaty potwierdzające waleczność na parkiecie i